Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Popcorning i dzisiaj zagramy sobie w Sackboy Wielka Przygoda. Dzisiaj przejdziemy sobie kolejny poziom, jakim jest Dane na Bananę, ale zanim to pójdźmy się przebrać do ZoomZooma i wybierzmy jakiś fajny strój. Rozglądasz się dziś może za czymś konkretnym? Rozumiem, że masz konkretną sakiewkę znajdźko dzwonku. Nie będziemy nic kupować, bo nasza garderoba jest pełna, dlatego wybierzmy sobie któryś z tych stroi. Może skoro to będzie zdany na banany, to weźmy sobie alpinistę. Tak on się prezentuje. Może uda nam się do tego plecaka schować kilka bananów. A teraz zaczynajmy. Znajdujemy się chyba w jakiejś fabryce bananów albo przetwórni. Okej, zaczynamy. Mamy tu jakieś drzwi i pierwszych przeciwników. Chyba się trzeba spieszyć, bo widzę, że obraz się przesuwa. Więc uciekajmy jak najszybciej. Okej, mamy klej. O, to jest pierwsza śmiąca kula. Szybko ją zbiorę. Okej. Jeszcze tą bańkę. Mamy razy dwa. Tu na dół. Tam był strój. A, zdążę. Uciekam, uciekam, uciekam. Bierzemy. Okej, udało się. Teraz tutaj. I mamy śmiącą kulę. Już drugą. Musimy stroje też zbierać. Nie wiem dokładnie, gdzie się kierować, bo tu widzę, że jest bardzo dużo kryjówek, gdzie może się coś ukryć. Musimy oczywiście też nasze punkciki zdobywać. Okej, może wejdźmy sobie w to przejście. Jesteśmy. I szybko do góry. Jest coś tutaj jeszcze? Nie. Okej. Wchodzimy. Przemieszczamy się jakimiś rurami, zobaczcie. Czy widzicie to, co ja? Mamy pionową ścianę. Fajnie, że jest różnorodność perspektywy. Mamy śmiącą kulę kolejną. Mam nadzieję, że nie ominęliśmy żadnej. A nie, mamy wszystkie. No dobrze, teraz tylko punkty zbierać. Mamy nowy strój, a raczej nową farbę. O! Obrwałam. Zbierajmy te kule. A raczej punkty. Szybko? Okej, udało się. To chyba koniec, tak? Tak, już mamy normalną perspektywę, ale pozbądźmy się tych przeciwników. Widzicie to wejście? To tak jakbyśmy mieli bossa do pokonania. Mam nadzieję, że to nie będzie na razie Vex. Wchodzimy. Bananowy bandyta, czyli tak jak się spodziewaliśmy. Mamy bossa. Spróbuję go zaatakować. Widzę, że musimy przeskakiwać te okręgi. Ła, pewnie zaraz spadnie. O właśnie. A jednak zrzuca nam kolejnych przeciwników. Dobra, rozprawmy się szybko z nimi. I ostatni. A, oberwałam. Teraz dwa razy. Okej. Raz. I dwa. A masz. Raz. Znowu będzie skakał. Ile tym razem? Cztery. Dobra, nie mogę oberwać, bo mam ostatnie życie. No właśnie. Niestety się nie udało.
Okej. Trzy razy teraz. Już niewiele życia mu pozostało. I po tobie! Pokonaliśmy bananowego bandytę. I to już jest finisz. Mam nadzieję, że wystarczającą ilość punktów zdobyliśmy. Mamy brązowy puchar. Srebrny. I czy będzie złoty? A nieco 500 punktów. Oczywiście zdjęcie. Czyli możemy się spodziewać, że za niedługo będziemy przeprowadzać starcie z Vexem, skoro już był boss. I kolejne kule do kolekcji, 78. Zdobyliśmy również naklejkę małpki. Mamy teraz dwie ścieżki. I zobaczcie, tak jak w poprzednim świecie, mamy również poziom, do którego potrzebujemy drugiej szmacianki, więc tak jak poprzednio, zapraszam teraz mojego tatę i przejdziemy sobie razem ten poziom. Jest już z nami tata, jak widać goły i wesoły, więc możemy już rozpoczynać poziom Ciężar Odpowiedzialności. Zaczynajmy. Ja sobie wezmę banana. Musimy zdobyć 5000 punktów. Zobaczcie, znowu mamy tutaj te kosze, co małpy zbieraliśmy. I rozpoczynamy na statku. Tu mamy jakąś maskotkę. I spodziewam się, że ona nam tutaj otworzy to przejście dalej, więc chodź, ja cię tu podsadzę i wskakuj na górę. Wrzucaj do kosza. Czyli jest jak mówiłam. Szybko zbieramy punkciki. O właśnie, i co jest dalej? Znowu przejście, okej. Muszę złapać tutaj chyba też tego miśka. Więc się postaram go przechwycić. O właśnie, tak. I co tam dalej? Chcę przeskoczyć tam, bo boję się, że go zrzucę do przepaści. A jest to właśnie możliwe. Więc uwaga, rzucam. Teraz ja przeskoczę. Łapię. I do kosza. Udało się. Mamy pierwszy checkpoint i mamy kulę. Okej, tu też mam coś do chwycenia. Czekaj, odbiję się od twojej głowy, jak mi się uda. A, chyba się nie da. Dobra, podrzuć mnie. Jeszcze raz. A nie da się, czekaj, teraz ja ciebie. Może ty spróbujesz? Już nie mogę się tego chwycić. Nie wiem, czemu tak jest. O, teraz się udało. Okej. I jeszcze drugi. Chodź tutaj. Było blisko. Jeszcze raz. Znajdźko, dzwonki są nasze. Tu mamy kolejnego miśka, ale chyba będę musiała cię podrzucić tu na górę. O. I pierwsza śpiąca kula jest nasza. Jeszcze jedna. W tym poziomie właśnie musimy zdobyć dwie. Okej, chyba trzeba go tam wrzucić i on nam obniży
skrzynkę. Albo ty mnie, o. Może będzie łatwiej, bo nie wiem, czy da się go tak dorzucić. O, jestem. Widać, jestem na tyle ciężka, że mogę taką skrzynkę obniżyć. Teraz ja go złapię. I wyskakujemy. Hopsa. Od razu tego nowego przeciwnika. Możecie napisać w komentarzu, jak go nazwać, bo niczym on nie przypomina żadnego zwierzęcia. Dlatego możecie napisać w komentarzu, jak go nazwiemy. Mamy coś tu dalej do zebrania, bo mamy razy dwa. O, tutaj jeszcze są punkty. I ostatni. Ale fajnie. Dobra, tu mamy do zebrania punkciki. A raczej te guziki trzeba wcisnąć. Da się tak, o, udało się doskoczyć. Mamy znajdźko dzwonki. Teraz chodź, podsadzę cię. Okej. Okay. I tu mamy szczelinę, wiemy, że możemy się do niej wcisnąć i zbierać punkty. Tu już więcej chyba nic nie ma, więc wskakujemy dalej. Co teraz? Ześlizgujemy się na dół. Uważaj, bo to zanika. I się udało. Mamy kolejny checkpoint. Co tutaj jest? Widzimy punkty do zebrania. Jeden. I drugi. Okej. Nie doskoczę samemu. Teraz zabieramy. Tutaj nie było tam nic na górze? Coś mi błysło takiego niebieskiego. Chodź dalej. Dobra, wskakujmy na górę. Wejdę tutaj. I tu jest coś do przejścia. Chyba ty z tym miśkiem musisz przejść tam na prawą stronę. Więc weź go. I tylko to zanika. A jak wcisnę przycisk, to coś robi? Otwiera się przejście. Okej, czyli już wiem, co robić. Dobra, ja ci wcisnę i będę ci wciskać po kolei, a ty będziesz przechodzić. Uwaga, zaczynamy. I ostatnie. Niestety zginąłeś, ale czekaj, ja sobie przejdę tutaj na dół i cię odrodzę. O, właśnie tu. Możemy wrzucić, ale wiecie co, zastanawia mnie, czy tam faktycznie czegoś nie było. Więc się szybko wrócę. Bo migło mi coś niebieskiego, ale nie, nie ma tu nic. Okej. Czyli sobie poczekamy. I możemy zmierzać dalej. Gdzie nas kwiatek tym razem zabierze? Do kolejnego miejsca z przeciwnikami. Wskakuję do dziury. Dostałam strzałą w tyłek. Chyba najpierw muszę go wyeliminować, więc to jest przejście. I od razu go zabijemy. Tata wrzucił orzeszka. Dostaliśmy kolejne znajdźko dzwonki. Mam nadzieję, że nikt mi teraz nie przeszkodzi. No i mamy. I ostatnie. Okej, tu masz kulkę do pociągnięcia. A ja tu widzę też gąbki. Czekaj, spróbuj pociągnąć. I sobie przejdziesz tu. I jeszcze jedna, okej. I udało się, mamy nową skórkę. Nowy element kostiumu.
Tu już chyba więcej nic nie ma, bo tu już jest dalej przejście. Czekaj, się jeszcze wrócę, zobaczę. Ale nie, dobra, tu już więcej nic nie ma, wszystko zebraliśmy. Wskakujemy na górę. Hopsa. Tam jest śniąca kula, zobaczcie. Ale jak się tutaj dostać? Czekaj, ja ci obniżę. O właśnie. I teraz chyba trzymając mogę... Możesz tam doskoczyć. O właśnie, tak, udało się. Druga śniąca kula już na miejscu. A, uważaj. Misiek nam spadł. Czy on będzie? Powinien być. Ała, jeszcze dostałam. Tak, jest. Dobra, to poczekaj na mnie, ja go szybko zabiorę. A, zdążę? Okej, zdążyłam. Zobacz też tam do przodu, czy czegoś nie ma. Ale nie, tu powinnam doskoczyć, okej. To poczekam, aż to się odnowi. Hopsa. I mamy. Wrzucaj do kosza. A misiu nam spadł. Jeszcze raz. Tata. Musisz się wrócić. Ajajaj. Okej, chodźmy razem w takim razie. Udało się i poczekaj, a ja wrócę z Miśkiem. Jeszcze raz, hopsa. Cyk, 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 cyk. I jeszcze tutaj. Może teraz ja spróbuję. Udało się. I czy to już jest finish? Tak, finish. Zobaczmy, kto więcej punktów zdobył. Tysiąc. 3000. Mamy nowe gesty. A niestety 600 punktów zabrakło. My sobie to po odcinku nadrobimy. A ja otrzymałam srebrny puchar. Uśmiech. Tata wszedł w kadr, zobaczcie. My wam bardzo dziękujemy za uwagę. Dostaliśmy jeszcze jedną naklejkę. Gorilla. Ale nie będziemy się żegnać na długo, bo zobaczcie, tu już zerkłam sobie do przodu, jest kolejny taki poziom. Więc mam nadzieję, że ten styl poziomów wam się podoba. Że będziecie chcieli kolejne z nami przechodzić. I do zobaczenia. Cześć!